Cześć jestem Aniela, mam 27 lat, pochodzę z Wrocławia, a obecnie od roku mieszkam i pracuję w Niemczech. Paznokciami interesuję się od około 8 lat, czyli już dużo. 8 lat, kiedy to poszłam, no a, dobra, już 8 lat, kiedy to poszłam do salonu, na swoje pierwsze paznokcie przedłużane byłam totalnie niezadowolona, więc uznałam, że nauczę się i będę je zrobić je robić sama. Zaczynałam jak większość od hybryd. Od hybryd potem wjechały żele i tipsy. Robiłam sobie, babci i kilku koleżankom. Bardzo dużo nauczyłam się z darmowych filmików dostępnych na YouTubie. Po skończeniu techniką poszłam do szkoły policjalnej na technika usług kosmetycznych. Na zajęciach w, szko na zajęciach w szkole paznokci było mało. No, już widziałam po, yy, po podręcznikach z kosmetologii. Z kos kosmetologii? No. Ale na praktykach w salonie utwierdziłam się w przekonaniu, że uwielbiam to robić. Mimo edukacji najwięcej nauczyłam się w ciągu ostatniego roku, ponieważ mieszkając w yy, Niemczech zaczęłam przyjmować modelki, a potem klientki. Obecnie szkole się online. No, powiem wam tak, na obczyźnie czasem naprawdę ciężko o dobre szkolenia. Pod o tyle, o ile w Polsce kojarzymy tych lepszych instruktorów, widzimy ich styl, wiemy, jak się wypowiadają, wszystko rozumiemy. Ale jeżeli jesteśmy na obczyźnie, nie do końca czasem rozumiemy wszystko, totalnie 100% języka, to mimo wszystko łatwiej po prostu kupić online w naszym ojczystym języku. Bo jestem pewna, że wszystko zrozumiem dobrze, że sobie tam nie będę dopowiadać, że nie będzie tak, że mi się coś wydaje, niż po prostu sz szukać i, i czy tam po prostu znaleźć kogoś. Yy, no, ja, na przykład, tutaj na Teneryfie są centra szkoleniowe. Ale ja bym nie skorzystała. Jeszcze. No. Ale czytamy dalej. Poniżej w komentarzach wstawiam zdjęcia, co chciałam. Od zawsze mi się umarzyły długie, smukłe migdałki. I co w końcu po tylu latach prób mi wyszło? Jestem z ciebie mega dumna, choć wiem, że ta na pewno da kilka wskazówek, co mogłabym poprawić. No to zobaczmy tutaj, Aniela. Wymarzyłaś sobie, czekaj, chciałam wykonać długie, ostre migdały samym żelem, a jedynie zrobienie a jedyne zdobienie to ala pierścionek z cyrkonii na jednym paznokciu. Dobra. Taki kształt chciałam z ostrymi krawędziami bocznymi. Ostrymi krawędziami bocznymi. Krawędziami bocznymi. Nie wiem, o co tu chodzi. Ale dobra. To jest taki migdał coś pomiędzy klasykiem, ale klasyk z tak nie do końca dopiłowanym krawędzią dolną. Takie coś, okej. Okay. Czy one są jakieś ostre? Nie bardzo, bo tu mamy taki dość. No nie jest ostry. Normalne bym powiedziała, że są te migdały, tylko po prostu są długie. Chyba by nawet szło troszeczkę zaostrzyć. Chyba by szło, no. Chociaż nie wiem, od frontu bym musiała zobaczyć, ale mniej więcej wiemy, co chciałaś. I co jeszcze tutaj? Tu mamy takiego. alaruska. Aha, dobra, z zaostrzanymi, dobra, krawędziami dolnymi. Teraz kumam. To zdanie się tyczyło tego zdjęcia. Ok, po prostu chciałaś sobie, tak jak ja tutaj mam w Kitty Nails, takie kanciki zrobić, nie? Nie iść w gładko, no dobra, tutaj w klasyku to tego nie ma. Nie iść gładko, gładko, tylko po prostu leciutki kancik zostawić. Czyli tak jak w migdale w sumie rosyjskim, ale też nie do końca możemy nazwać Kitty rosyjskim, bo na przykład rosyjski, no powiedzmy, jak mamy grzbiet, dobra, pazur naturalny, puszka. No, i, i tutaj w McDonald'e-Rosyjskim mamy prosto krawędź, a właściwie grzbiet, równolegle krawędź dolna, i tak mniej więcej około 45 stopni tutaj mamy tego ścięcia, tak. A w Kitty ono jest bardziej drastyczne, ono jest bardziej w te, te stronę drastyczne, dlatego jest tak jak bliżej opuszki, to wcięcie, w, w i tutaj też to tak wygląda, tak. Tylko tak nie do końca też jest ostry, bo tu widać delikatną gładkość. No okej, okay, ale tu jest drastyczne. Tak by wyglądał rosyjski, nie? A tak mocno ścięty jest. Nie wiem, jeszcze nikt nie nazwał tego kształtu, chyba. Nie wiem, co to za kształt tak do końca yy, powiedziawszy. Taki. Bo tu jest taki szpic, szpic czyli rosyjski też nie. Coś pomiędzy rosyjskim. Jakiś taki ostry rosyjski. Rosyjski szpic w jednym. O, coś w tym stylu. Dobra, czyli tak jak. Ja też tak lubię, właśnie. Nie lubię tego. O tak. Jak, robię sobie, jak już mam robić sobie tutaj ten kant w tym miejscu dokładnie, to lubię drastycznie piłować. Nie lubię tak zbyt, zbyt gładko. Lubię tak drastycznie tu, tutaj wypiłować, żeby on był taki właśnie bardziej ścięty. Przez co więcej czubka mam do dyspozycji, tak, bo krawędzie dolne tam go nie zakrywają. I takie zdobienie, dobra, bardzo ładne, z kawiorem. To mi wyszło. Czy mamy konkretnie, co chciałaś? No i w sumie tak to ogarnęłaś, bo jest kancik, coś jak w Kitty, no. Tylko ty sobie... A, no tak, nie ma, ok. Tak, to jest coś, co ja też bardzo lubię robić. Wygląda to dobrze. Jeśli tylko od boku sobie zobaczmy te kanty. Bardzo ładnie. I dobrze zrozumiałaś ten kształt, bo pod odpowiednim kątem też sobie te krawędzie dolne ogarnęłaś. Zdobienie też fajnie poukładałaś wszystko. To jeszcze przed topem. Właśnie o to mi chodziło. No. No. Szpiece są jednakowe. No dobra. opisać dokładnie, co chciałaś. I to, to, żeby to zrobić, to wymaga pewnej, pewnego poziomu świadomości na temat kształtu paznokciowego. I tu jesteś dość wysoko, jeżeli chodzi o to. Masz taki, przypuszczam, umysł analityczny. Widzisz to. Patrząc na coś, obserwujesz to i widzisz, bo niektórzy patrząc nie widzą. Wiesz, ty mi. I tutaj y, dobrze to wygląda. Są niuanse do poprawy drobne, ale to są pierdoły, i o takich rzeczach to ja na analizach opowiadam. A tutaj mogę po prostu podsumować, że bardzo ładnie wyszło. Chciałaś taki kształt, ja, ja już nazwę ten kształt, chciałaś takie dłuższe kitineid zrobić, i kurde zrobiłaś.